Zadanie drugie. Kwadrat liczby 8 odjąć 3 pierwiastki kwadratowe z 7 jest równy. Kwadrat liczby, tej liczby takiego wyrażenia zapisujemy w ten sposób. 8 odjąć 3 pierwiastki kwadratowe z 7. Całość do, oczywiście w nawiasie, i całość do potęgi drugiej. Czyli widzimy, że tutaj musimy wykorzystać wzór skróconego mnożenia, którym jest kwadrat różnicy. Czyli jeżeli nie wiesz, w jaki sposób to od razu zapisać i w jaki sposób policzyć to od razu w pamięci, to możemy zapisać, że tutaj właśnie na podstawie tego wzoru uzyskujemy 8 do potęgi drugiej odjąć 2 razy 8 i razy 3 pierwiastki kwadratowe z 7. Dodać 3 pierwiastki kwadratowe z 7 do potęgi drugiej. Zwróć uwagę, że ja tutaj 3 pierwiastki kwadratowe z 7 objęłam w nawias i dopiero poza nawiasem dałam tutaj wykładnik 2. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zapiszemy to w taki sposób, to to oznacza, że my do potęgi drugiej musimy podnieść zarówno trójkę, jak i pierwiastek kwadratowy z 7. I teraz też kolejna sprawa, o której musisz pamiętać. Taki zapis to nie jest dokładnie to samo, co taki zapis, dlatego że o tyle, o ile w tym zapisie, tak jak widzimy tutaj, do potęgi drugiej muszę podnieść zarówno dwójkę, jak i pierwiastek kwadratowy z 7, to w tym przypadku ja do potęgi drugiej podnoszę tylko i wyłącznie pierwiastek kwadratowy z 7. No i tutaj może sobie od razu zapiszmy, że tu będziemy mieli 9 razy 7. No i teraz pytanie, dlaczego tutaj mam w wyniku podnoszenia pierwiastka kwadratowego z 7 do potęgi drugiej, dlaczego ja tutaj uzyskałam 7? Otóż pamiętajmy o tym, że jeżeli pierwiastek dowolnego stopnia z pewnej liczby podnosimy do takiej samej potęgi jak stopień pierwiastka, czyli jeszcze raz, stopień pierwiastka i wartość wykładnika potęgi, jeżeli są takie same, to my zawsze tutaj uzyskujemy liczbę, która stoi pod tym pierwiastkiem. Zresztą to możemy także wytłumaczyć na troszeczkę inny sposób. Otóż pamiętajmy o tym, że jeżeli pewną liczbę podnosimy do potęgi drugiej, to my tę liczbę musimy dwukrotnie przez siebie przemnożyć. To znaczy, że jeżeli mamy pierwiastek kwadratowy z 7 do potęgi drugiej, to na podstawie tutaj tego wzoru ja mogę zapisać, że to jest dokładnie to samo, co pierwiastek kwadratowy z 7 razy pierwiastek kwadratowy z 7. Przy czym, jeżeli mamy pierwiastki, no w tym przypadku dwa pierwiastki tego samego stopnia, albo z tej samej liczby, albo z dwóch różnych, to my w rezultacie uzyskujemy pierwiastek tego samego stopnia z iloczynu dwóch liczb. Czyli tutaj będziemy mieli pierwiastek kwadratowy z liczby 7 razy 7, czyli pierwiastek kwadratowy z liczby 49, a pierwiastek kwadratowy z liczby 49 jest równy liczbie 7. Stąd właśnie na podstawie tego i tego wzoru i tych obliczeń, tutaj, które tutaj dokonałam, pierwiastek kwadratowy z 7 do potęgi drugiej jest równy liczbie 7. A 9 razy 7 jest równy liczbie 63. I tutaj sobie na razie to zaparkujemy i wracamy tutaj do naszego wyrażenia, które mamy w tym miejscu. 8 do potęgi drugiej jest równe liczbie 64. No i tutaj mamy tak, minus 2 razy 8 jest równe liczbie minus 16. Minus 16 razy 3 pierwiastki kwadratowe z 7 to jest minus 48 pierwiastków kwadratowych z 7, dodać 63. Dlaczego 63? No wartość tutaj tego wyrażenia sobie wyznaczyliśmy w tym miejscu. W związku z powyższym teraz dokonujemy redukcji wyrazów podobnych. Zwróćcie uwagę na to, że minus 48 pierwiastków kwadratowych z 7 występuje w pojedynce, czyli tutaj po prostu to przepisuję bez zmian. No i teraz musimy dodać do siebie te dwie liczby. Czyli tu będziemy mieli 64 plus 63. Jest równy liczbie 127. No i teraz popatrzymy na odpowiedzi, jakie tutaj mamy. Popatrzmy, że ja tutaj to minus 48 pierwiastków kwadratowych z 7 zapisałem na pierwszej pozycji, natomiast w odpowiedziach on się znajduje, czy ona, ta liczba, na drugiej pozycji. Pamiętajmy o tym, że zawsze możemy zamienić to stronami, oczywiście pamiętając o tym, żeby pilnować znaków. W związku z powyższym tutaj te dwa wyrażenia są sobie równoważne. No i popatrzmy, że tutaj mamy taką odpowiedź. Jest to odpowiedź B.